Dzień dobry. W dzisiejszym wydaniu programu porozmawiamy z naszym specjalistą o prześwietleniach RTG. Zapewne uzyskacie Państwo wiele cennych informacji, jeżeli chodzi o to badanie i o samo promieniowanie rentgenowskie. Moim i Państwa gościem jest Pani Małgorzata Biniewicz, radiolog z Płockiego Centrum Medycznego Medic Park. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Państwa. Pani doktor, samo badanie jest znane i wykonywane od dawna, jednak czasy się zmieniają, techniki i sprzęt także, ale za chwilę o tym powiemy. Zacznijmy od tego, co to jest przede wszystkim prześwietlenie, czyli w skrócie RTG. Tak, rzeczywiście to popularnie nazywane badanie prześwietleniem jest to badanie, jedna z technik obrazowania ciała ludzkiego za pomocą promieniowania rentgenowskiego. Powiedzmy kilka słów o samym wynalezieniu promieniowania. Zaczęło się to wszystko ponad 100 lat temu, kiedy fizyk niemiecki odkrył promieniowanie elektromagnetyczne. Nazwał go promieniowaniem X. Jest to teraz zamiennie albo promieniowanie X, albo promienie rentgenowskie. Zauważył, odkrył, że to promieniowanie ma możliwości przenikania przez materię w różnym stopniu. Jeżeli chodzi o znaczenie diagnostyczne prześwietlenia RTG. Jest to dalej najbardziej popularne, najbardziej powszechne i najbardziej dostępne z badań, które można zastosować w diagnostyce. Jeżeli chodzi o samo zdjęcie rentgenowskie, w jakich przypadkach, w jakich dolegliwościach ono ma największe znaczenie? Czasami wręcz jest podstawowym badaniem. Są to badania dotyczące układu kostnego, urazy, zmiany zwyrodnieniowe, choroby reumatyczne i prześwietlenie, czyli badanie klatki piersiowej z oceną płuc, z oceną sylwetki serca. W jakiej dziedzinie jest najczęściej wykorzystywane? Czy to przede wszystkim są złamania i w ortopedii znajduje zastosowanie? To są takie jedne wiodące dziedziny. Ortopedia, pulmonologia, medycyna pracy, gdzie te badania rentgenowskie są najczęściej wykonywane. Jeżeli chodzi o samo badanie, jak ono wygląda i jak musimy się do niego przygotować? Nie ma praktycznie specjalnego przygotowania do badań rentgenowskich. Mówimy o ogólnej diagnostyce. Pacjent może mieć takie badanie z marszu, bez przygotowania. Jeśli będzie to badanie z oceną struktur jamy brzusznej, wtedy wskazane jest przygotowanie jelita grubego. Po prostu trzeba oczyścić z nas skałowych jelito grube. A jeżeli chodzi o pęcherz, czy musimy się wtedy odpowiednio nawodnić, czy już nie trzeba? Ta metoda niekoniecznie. Tutaj niekoniecznie. A jeżeli chodzi o przeciwwskazania, domyślam się, że zapewne jednym z czynników jest ciąża. Rzeczywiście takim przeciwwskazaniem jest okres ciąży, karmienia piersią, ale naprawdę nie ma bezwzględnych przeciwwskazań. Ważne jest, żeby metoda, na którą lekarz skieruje, była metodą jak najbardziej właściwą i oceniającą dany narząd w danej chwili. Jeżeli chodzi o tą ciążę, no bo powiedziałyśmy, to jest przeciwwskazanie, ale jednak czasami trzeba wykonać to prześwietlenie. Rzeczywiście wtedy osoba wykonująca badania stosuje wszelkiego rodzaju osłony, fartuchy do takiej osobistej ochrony. Czyli po prostu okrywamy tutaj brzuszek. Okrywamy te najbardziej wrażliwe części ciała ludzkiego. Jeżeli chodzi o z Pani doświadczenia i z Pani obserwacji, jak różni się wykonywanie tych badań kiedyś, a jak dzisiaj, jak różni się tym przede wszystkim sprzęt i technika? Tak jak w całym naszym świecie, postęp jest kolosalny. Kiedyś były to zwykłe aparaty rentgenowskie, gdzie obraz powstawał na tak zwanej kliszy, która ulegała obróbce chemicznej, w ciemni ręcznej, potem automatycznej. Teraz obraz zapisywany jest na detektorach, wysokiej klasy detektora, które, tak jak w naszym aparacie, wbudowany jest od razu w aparat rentgenowski. Jeżeli chodzi o wynik, zapewne to zależy od ośrodka, ile trzeba czekać na wynik, ale w jakiej formie pacjent może go otrzymać? W tej chwili najczęściej wynik jest zapisywany na płytkach CD.
Czyli już wersja papierowa tak odchodzi. Wersja papierowa odchodzi. Jeszcze pani doktor, powiedzmy kilka słów o ochronie radiologicznej. Ochrona radiologiczna jest to zespół czynników zmierzających do zminimalizowania narażenia pacjenta na promieniowanie rentgenowskie. Wykonuje się tylko procedury medyczne, które są prawnie dopuszczone do stosowania. Dawki otrzymywane przez pacjentów są utrzymywane na bezpiecznych poziomach. Personel jest raz na 5 lat przeszkolony z zasady ochrony radiologicznej pacjenta. A kto i kiedy może skierować pacjenta na to badanie? Na badanie rentgenowskie skierowanie wypisuje lekarz. Czyli musi być skierowanie od lekarza. Czyli nie możemy sobie tak tego wykonać z marszu z ulicy, tak jak powiedziałyśmy, konieczne jest skierowanie. Są regulacje prawne, które wymagają... Właśnie, powiedzmy wymagają, kilka słów o tych regulacjach. Jest prawo atomowe, podstawowym prawem w dziedzinie radiologii z 29 listopada 2000 roku, które właśnie reguluje zasady wykonywania badań. Jeszcze powiedzmy na koniec pani doktor o szkodliwości tego promieniowania, bo jednak jest, ale jak duże? No, najbardziej szkodliwe są właśnie te narządy czułe, czyli trzeba osłaniać gonady, trzeba osłaniać tarczycę. Promieniowanie to rentgenowskie jest szkodliwe właśnie dla kobiet w pierwszym trymestrze ciąży, kiedy dochodzi do organogenezy, powstawania narządów i tkanek. Całą dziedziną medycyny, która zajmuje się szkodliwością promieni rentgenowskich, jest radiobiologia. Bardzo dziękuję pani doktor za to spotkanie. Dziękuję. Serdecznie dziękuję państwu za uwagę i zapraszam na krótką prezentację pracowni diagnostyki obrazowej w Płockim Centrum Medycznym Medic Park, ponieważ i w tym miejscu także państwo wykonacie to badanie. Zapraszam i do zobaczenia. Do widzenia. W Płockim Centrum Medycznym Medic Park przy ulicy Kolegialnej 18 wykonacie państwo prześwietlenie RTG aparatem najnowszej generacji służącym do robienia zdjęć rentgenowskich. Poddanie się takiemu badaniu umożliwi sprawdzenie stanu kości, stawów oraz wykrycie wad, złamań czy różnego rodzaju guzów lub zmian. Świadczone przez Centrum Wsparcie to oprócz wykonanego badania także konsultacja lekarska. Jeśli jednak niepotrzebne jest leczenie, a jedynie doraźna pomoc, możliwe jest również skorzystanie ze wsparcia fizjoterapeuty. Płockie Centrum Medyczne Medic Park dysponuje cyfrowym aparatem RTG z bezprzewodowym detektorem cyfrowym znanej japońskiej firmy. Najnowszej generacji bezprzewodowy detektor cyfrowy zapewni Państwu najlepszą jakość obrazu przy zachowaniu minimalnej dawki promieniowania. Rozdzielczość detektora to ponad 9 milionów pikseli, a akwizycja obrazu to jedyne 3 sekundy po ekspozycji. Medic Park to centrum medyczne na zdrowotnej mapie Płocka, gdzie wykonacie Państwo prześwietlenie RTG, posiadając aktualne skierowanie, prywatnie i w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.